Cześć, witajcie w sobotę. Jeden z widzów mnie pytał o szerokość tego opryskiwacza, więc ja wam to teraz zmierzę. To człowiekowi odpowiem, bo nie wiem, nie mierzyłem tego, nie mam pojęcia, jakie to jest szerokie. Zaraz to wszystko sprawdzimy, słuchajcie. Zwęzić się ją da dosyć fajnie, bo ona jest, wiecie co, na półosiach. Więc da się to jakoś tam w miarę sensownie zwęzić. Ok. Więc odpowiedź dla kolegi. W tym momencie ona ma jakieś 137 cm szerokości. 137 cm szerokości. Ile się da zwęzić? No tak jak widać, no ta szpara tutaj nie jest za duża. Od koła do beczki na chwilę obecną to jest odległość jakieś 4 cm, 4,5 nawet. Więc ja bym powiedział tak, no w mojej opinii no minimum te 2 cm trzeba zostawić na stronę tutaj pomiędzy kołem a beczką, czyli przyjmijmy, że jeszcze po 2 centy na stronę, czyli 137 minus 4, no to macie 133 cm po zewnątrz, według mnie minimalna szerokość tej beczki. Tak to wygląda, słuchajcie. Więc nie wiem, no mam nadzieję, że odpowiedziałem wystarczająco, także dobra, beczka zmierzona, ja się biorę za palę ciągnik, jadę rozdrabniać te patyki. Wczoraj, no po południu już nie padało, więc myślę, że może da się coś podziałać dzisiaj. Także widzimy się w sadzie. No tak jak widzicie, ja atakuję. Pogoda jak na razie dopisuje. Fajnie ciepło. Słuchajcie, tam wstępnie przyglądałem się trochę tym pąkom tam na innej działce i powiem wam szczerze, że gdzieś powoli na mucu oglądałem, gdzieś powoli no zaczyna się pokazywać troszkę zielonego. Ja wam to może postaram się jutro nagrać. Także no powolutku nam to wszystko chyba rusza. A ruszy na pewno, myślę, jeżeli ta pogoda się taka będzie utrzymywać. Z tego, co tam patrzyłem na prognozy tutaj u nas w regionie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale słuchajcie, na przyszły tydzień zapowiadają nawet ocieplenie nawet do miejscami do 20 stopni. Także no może być różnie. W każdym razie no, trzeba gonić z tymi patykami, żeby z tą miedzią wjeżdżać, bo tu już nie ma na co czekać w tym momencie. Ja tak jak mówię, no jeżeli mi się uda tylko po prostu to te patyki załatwić, to nie czekam, tylko od razu wjeżdżam i działam, bo no tak jak widzicie, nie wiem jak tam gdzieś dalej w Polsce, ale no u nas powolutku się trzeba już szykować do zabiegów, także tak wygląda to u nas na dzień dzisiejszy. Także ja atakuję dalej, słuchajcie. Sezon w sadach, no w sumie no zaczęty, no słuchajcie. Sezon lodowy dzisiaj oficjalnie też zaczęty. Słuchajcie, żona robi pierwsze partie lodów, także kto tam z Ostrowca lub okolic Ostrowca Świętokrzyskiego jest, to zapraszamy. Możecie zjeść nasze lody w cukierni u Ani. Także myślę, że od jutra, bo po prostu na Dzień Kobiet tam po prostu już pierwsza partia lodów wyjeżdża, także zapraszam świeże. Pierwsze lody w tym sezonie, także tak wyglądają sprawy. Tak jak widzicie, ja jestem drugim już w ogrodzie, bo wiecie co, no, te środki co sobie przejechałem, to teraz sobie grabię to.
taki dzień i ja, słuchajcie, bo ja dojeżdżam ten rząd do końca i muszę się zabierać, bo jedziemy dowieźć te lody na te punkty, żeby po prostu jutro mogli je sprzedawać. Także nie wiem nawet, która jest godzina. Pewnie około 16 chyba już. Więc zanim się zapakuję, zanim dojadę, no to też chwila zejdzie, dlatego tak jak mówię, dojeżdżam tutaj, widzicie, do końca i na dzisiaj tyle roboty w sadach. Jutro niedziela, tak jak mówiłem, przejadę, pokażę wam te pompki, jak one u mnie wyglądają. Ocenicie sobie sami. No i tyle, słuchajcie. Miłego popołudnia wam życzę. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.